Mieciu, jest drożej. Wando, ale czy lepiej? WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. A tutaj playtime'y wracają nieustannie na ten kanał, gdyż są po prostu, no nie oszukujmy się, trzeba to powiedzieć już w pierwszych słowach recenzji, dobrym klocem, więc czemu miałoby tutaj nie wracać? Natomiast dobry kloc jest dobry, póki, moi drodzy, pamiętajmy, jest jeszcze tani. A, no, playtime'y niestety rozdrażały i jeszcze pół roku temu ten zestaw kosztowałby fenomenalne 12,99, co przekładając na swoją jakość, no przekładałoby się na po prostu super też cenę. Dziś już te zestawy kosztują po 20 zł. Dalej oczywiście jest ok, dalej jak widzicie ta paczka jest ogromna, ale już zwiększenie ceny troszkę jakby, wiecie, minusuje ten zestaw. Jeżeli one się kiedykolwiek zdrożeją, będzie jeszcze gorzej. Cóż, kilka nowości nam Playtime wrzuciło, czyli Lidl po prostu, bo to są klocki z Lidla i dziś przyjrzymy się takim, ponieważ ich jeszcze nie ma. Ja z każdym nowym rzutem lidlowskim Playtime'ów mam ich coraz więcej, także wkrótce, moi drodzy, może niestety ich już na moim kanale zabraknąć, aczkolwiek liczę, że Lidl tutaj nie zawiedzie i tych nowości nam dostarczać będzie. Zobaczymy, Lidl, jak się tutaj nam sprawisz, ale największym bólem w tym rzucie przynajmniej dla mnie było to, że nie było tych takich malusich paczuszek, które kiedyś były po 8 zł, co w ogóle było ekstra, a pewnie dziś by były po właśnie 10, 11, 12. W środku dwa opakowania, nie przepraszam, 3, nie przepraszam, 4, to całkiem dużo jak na tak mały zestawik, nic więcej, karton zawsze jest dobrej jakości, ale nie wiem, czy ktoś będzie kupował te klocki dla kartonu. Oczywiście, jak zawsze w Playtime'ach, jest to taka uloteczka, która ostrzega nas, że możemy umrzeć chyba, bo to wygląda po prostu jak recepta od jakiegoś, wiecie, leku, no bo spójrzcie, jak to wygląda, ale jeżeli oglądaliście już moje recenzje inne Playtime'ów, to powinniście o tym wiedzieć. A mam nadzieję, że oglądaliście inne recenzje Playtime'ów, a jeśli nie, to was teraz odsyłam do narożnika, bo myślę, że naprawdę warto je zobaczyć, już naprawdę. Czemu to migoce? No i moi drodzy, w cały czas w moich problemach z aparatem muszę tutaj walczyć. Jak widzieliście, pojawiły mi się paski i odkryłem, że jak jest blisko kamera, to wtedy nie ma pasków, więc musimy być blisko. Natomiast mam nadzieję, że to w ogóle wyjdzie fajnie. Zobaczymy. Moi drodzy, mamy tutaj oczywiście instrukcyjkę w całkiem małym formacie, ale to również jest coś, co Playtime robi od X czasu, więc tu nie ma problemu z tym większego. Są również, do czego przyzwyczaiła już nas ta firma, naklejeczki, chociaż 5 naklejeczek to nie jest jakaś taka pokaźna ilość. Myślę, że tutaj jakości nie mamy co testować, bo bardzo wątpię, by Playtime'y zmieniły swoją jakość na gorsze, tym bardziej ze wzrostem ceny. Oczekiwałbym czegoś wręcz odwrotnego, to znaczy, by swoją cenę jeszcze polepszyły, ale myślę, że tutaj tego cudu nie ma, po prostu te stare klocki jednak były ciut zbyt tanie i tutaj tym wszystkim tkwi sekret, dokładnie w tym tkwi, moi drodzy, sekret. Poczekajcie, wysypiemy sobie wszystkie klocki, aha, to sobie powysypywałem i ja je zaraz zbuduję. Z uwagi niestety na słabą jakość kamery i cały czas to, że wiecie, starą naprawiam, myślę, że darujemy sobie speed build i ja sobie po prostu to zbuduję i tyle. W ogóle jest ciekawy fakt, spójrzcie, 4 opony pakowane w folię. Osobiście mi się to nie podoba, bo jest to bardzo nieekologiczne. Właśnie stworzyliśmy kolejną folię na świat i tych folii pewnie wyszło w dziesiątkach tysięcy po to, żeby tylko 4 opony gdzieś zmieścić. No po co? Naprawdę to jest aż tak ważne w życiu? Chyba nie. Przyglądamy się, nie ma tu już, nie ma żadnych napisów, czyli klocek dalej ten sam, nie pojawiło się tu napis Playtime ani nic takiego. Jakościowo dalej ok, ale Playtime od zawsze były ok, one były ok w tą, w sensie drugą stronę, że były zbyt twarde, ale wiecie, chyba minimalnie lepiej zbyt twarde niż minimalnie lepiej zbyt miękkie. Oczywiście wszystko dopóki mieścimy się w kategoriach minimalnie. No to co, budujemy czy nie budujemy na waszych oczach? To szybka decyzja, klocko. Przecież ja nie jestem klockozaur, jestem WTF kloc. Hipeczki, wszystko. Nie, dobra, buduję poza waszymi oczami i na waszych oczach wam już zaprezentuję tylko cały gotowy zestaw. No musicie wybaczyć mi i mojej kamerze. Jedziemy! Na starcie już taki jednak mega minusik, bo cóż, moi drodzy, spójrzcie, to jest czarny, prawda? Szary i czarny. Otóż nie.
to nie może być czarny, bo nie mamy takiego czarnego klocków, to jest ciemno-szary. Mamy w instrukcji bardzo, bardzo złe odzwierciedlenie kolorów. Ja nie pamiętam, czy tak było w Playtave'ach od zawsze, ale chyba były czasem takie problemy. Przy czym pierwsza spotykam się z aż tak dużym problemem. Bierzcie więc pod uwagę, że trzeba myśleć przy instrukcji. No i mamy już zbudowany gotowy konstrukt. No i myślę, że nie ma co tutaj, moi drodzy, dłużej ściemniać. Mam wrażenie, że jest lepiej. Że z ceną poszło trochę Playtime, poszło trochę Lidl, poszło trochę Goodie, bo to od nich pochodzi w jakość. Dlaczego tak mówię? Po pierwsze, to jest pierwszy Playtime, który budowałem bez bólu palców. Gdzie nie mam odcisków, gdzie budowało się z tego po prostu przyjemnie i lekko, a nie, że trzeba te było klocki, tak wiecie, dociskać, że aż nam palce chciały odlecieć. Więc chyba mamy wzrost jakości. Oczywiście, to tak nie działa, bo wy teraz pójdziecie do Lidla, kupicie Playtime i powiecie, co ty gadasz, WTF klocki, ledwo złożyłem, ten zestaw był tak ciężki. Oczywiście, te starsze zestawy zapewne dalej tak mają, ale ten przynajmniej składało mi się naprawdę znacznie lżej. Więc myślę, że poszli trochę w lepszą jakość, chociaż oczywiście nie ze wszystkim, ale zaraz do tego przejdziemy. I mimo wszystko możecie też również oczywiście trafić tak, że wy kupicie ten zestaw ze starej serii Playtime i właśnie go się będzie składało ciężko i wtedy no jakby moja recenzja jest bez sensu. Tutaj pamiętajcie, tylko te nowe zestawy z serii Playtime są tej lepszej, nowej jakości, przypuszczalnie. No a teraz przyjrzyjmy się samemu zestawowi. Dostajemy tutaj bowiem dwóch strażaków, a właściwie strażaka i strażaczkę. No i cóż, tutaj nic się nie zmieniło. Ci strażacy wyglądali tak jak wyglądają, te hipki po prostu nie wyglądają dobrze. A tutaj przyjrzyjcie się minkom tych postaci, w sensie co kto lubi oczywiście, ale no mi się one po prostu kompletnie nie podobają i może jest to tylko i wyłącznie moja opinia, ale no uważam, że po prostu no jest słabo. Te nóżki oczywiście są złączone, rączki, wszystko no nie jest najlepsze. Oczywiście największym tutaj bólem jest o ich główka, która nie może absolutnie funkcjonować bez nakrycia głowy, bo spójrzcie co się dzieje, mamy pustogłowie w środku. Z tyłu nic nie mamy, a gdy nałożymy czapkę do przodu, to również nic, nawet ona się chyba nawet nie da włożyć do przodu, żeby było ciekawiej. Tak, nawet jej nie włożymy do przodu, no to może tyle uproszczenia. Więc po prostu mnie te figurki kompletnie się nie podobają i uważam, że jest słabo. Oczywiście, tu musi być tak, że one nie mogą być identyczne jak Lego, żeby mogli mieć, wiecie, pełne prawo do wydawania tych figurek. No okej, bywało też gorzej, mi po prostu te figurki kompletnie nie leżą. Mamy tutaj również dwa elementy, jedną z nich jest płonąca skrzynia, w której mamy, no jak widać, płomień, który jest sprawcą całego zamieszania, tak? Płomień jest w miarę twardy, nie bałbym się, że go złamę. Myślę, nawet z Lego jest większy, więc okej, okay, super. Taka, może nie trybunka, chociaż za trybunkę też mogłaby pełnić rolę, ale po prostu jakiś przystanek autobusowy, chociaż bez wiaty. No i tutaj ktoś niegrzecznie wyrzucił do jakiegoś pudła. W ogóle, gdzie takie pudła leżą, kurde, na przystankach? To ja nie wiem, ale od razu antyterroryści chyba powinni przyjechać. Ktoś rzucił ogień, brzydko nam się zapaliło. Moi drodzy, jeżeli chodzi o wóz, tak jak mówiłem, nie ma tutaj tak, że jest wszystko pozbawione wad, że jest znacznie lepiej. Ponieważ cały czas słabym fragmentem, elementem tych klocków, miałem powiedzieć goodie, jest naklejka, moi drodzy. No, jakiś problem mają z tymi naklejkami ta firma. Nawet jak się naklei, to nie wyglądają tak perfekcyjnie, jakby się chciało. A troszkę szkoda, bo cały czas jest to ich największy minus, jaki tutaj występuje. Oczywiście nie musimy ich naklejać i wtedy jest jak najbardziej okej. O, tutaj widzicie, przez przypadek źle nakleiłem, musiałem źle odkleić i przypuszczam, już tej naklejki tutaj nie naprawimy, ona już tak tutaj zostanie. Jednak nawet nie z tym elementem mam największy problem, a największy problem mam z elementem, już wam pokazuję. O, tu się nie docisnęło, a ja was tak chwalę. A ja was tak chwalę, klocuszki. Dobra, dociśnięte. Z elementem tym. Po pierwsze, ciężko jest mi... O, właśnie, jakkolwiek... O, dobra, tu paznokciem jakoś uciem otworzyłem, ale, moi drodzy, mam wrażenie, że... No właśnie, spójrzcie, bardzo łatwo, bo to mam taką skrytkę niby fajnie, ale bardzo łatwo te klocki wypadają z zawiasów i teraz już... Dobra, to domkłem, ale z tymi coś jest nie tak. Z tymi coś jest nie tak. Chyba, że ja źle coś zamontowałem, co jest też możliwe, ale spójrzcie, tu mam problem, one cały czas wypadają mi tutaj z tych miejsc, gdzie one powinny być włożone i to jest duży... No właśnie... Cały czas mi tutaj coś wypada, nie chce się to dobrze przykleić, wszczepić właściwie. I z tym elementem mam no niestety duży problem i o ile reszta mi siadła, o tyle stąd mi non-stop wypada. No i szkoda, bo oczywiście to rzutować na jakąś ocenę ogólną będzie końcową. Chociaż może nie tak skrajnie, czekajcie, a może jak nam to bardziej z brzegu, to będzie tu ok. Non-stop, no widzicie, i non-stop, o, i teraz już wypadło. No niestety ten element się dobrze nie trzyma. O, teraz jest jakby ciut lepiej. Więc czekajcie, może jak wezmę jeszcze to drugie. No cóż, nie lubię takich eksperymentów na żywym organizmie. No właśnie, ja teraz mam to problem.
otworzyć. O, czekajcie, i może teraz tu, no wejdę tu. Dobra, teraz jest ciut lepiej. Niemniej musicie wiedzieć, że z tym elementem możecie mieć troszkę problemów z jego otwieraniem. Natomiast otwieramy sobie tu i właściwie nic tu w środku nie znajdujemy wartościowego, bo jak widzieliście, otworzyłem teraz z drugiej strony i jak widzieliście tutaj, o, i znów mi wysadziło. Ale może to faktycznie moje złe wsadzenie tego, po prostu. Ale nie chcę po recenzji mówić o wsadzaniu, bo to nie jest film o wsadzaniu, więc tutaj mimo wszystko może to się da później naprawić i ja będę musiał przeprosić ten zestaw. Dobra, nie będę traktował tego jako minusa, myślę, że to się da naprawić, jednak wiedzcie, że trochę się z tym namęczycie. W środku nic się nie znajduje, więc to sobie darujemy, co tam się znajduje, bo się nic nie znajduje. Znajduje się tam pusta przestrzeń, co trochę szkoda, bo naprawdę można, myślę, było umieścić tam coś fajnego. Tutaj miejsce, gdzie sterują, również mogło być jakoś fajniej zrobione, jakiejkolwiek deska rozdzielcza, cokolwiek. Tymczasem nie tylko nie mamy tu pełnego wykończenia, ale i straszy nam trochę jakimiś takimi dziwnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Zamykamy sobie teraz to u góry. Oczywiście, moi drodzy, to nie jest tak, bo ja teraz wymieniam takie błędy, jak niepełne wypełnienie, brak czegoś w środku. Zapominajmy, że znajdujemy się na kanale WTF Klot, a nie na moim bazowym kanale z klockami. I tak moim marzeniem jest, że mamy zestaw, któremu wytykamy takie wady, a nie, że on się rozpada, rozsypuje i pęka nam w rękach, bo i takie przypadki się zdarzały. Także to jest oznaka, że jest bardzo dobrze, jeżeli szukamy takich tylko i wyłącznie minusów. Jak najbardziej. To mimo co przypomina mocno stare rozwiązania Lego, które właśnie stare pojazdy miały jeszcze drzwiczki, także i również ten pojazd ma drzwiczki. Jak widzicie, ruszamy wieloma elementami, poza tymi, które też się, mówię, pewnie da naprawić. Nic się nam tutaj nie rozlatuje, nie rozsypuje. Chociaż czasem widzimy, że niektóre rzeczy nie są dociśnięte, ale myślę, żeby się je dało docisnąć. Da się. Fajne są tutaj te elementy otrzymania. Ciekawa gaśniczka, tu jest jeden element. Tutaj jest siekierka, ona jest tak rozwiązana. Oprócz tego mam tu jeszcze kilka innych gadżetów, a jest nimi taki megafon. Trochę inaczej rozwiązany niż w Lego. Łopata w lewo. I całkiem ciekawe radyjko, moi drodzy. No i teraz tak, trzeba podsumować ten zestaw. I moje podsumowanie będzie bardzo dobre. Faktycznie Playtime'y troszkę zdrożały, ale idzie za tym jakość. Ja myślę, że te stare zestawy Playtime'a nie zmieniły jakości, że są starej jakości. I to trochę boli, bo za nie dwie dychy. No jest to dalej niedużo, bo są dalej świetnej jakości, ale jednak gorzej. Tutaj ze wzrostem jakości poszła również zmiana, w sensie ceny poszła zmiana jakości i myślę, że jest to jak najbardziej warte za dwie dychy, bo otrzymujemy bardzo fajny klocz, który się ładnie, fajnie montuje. Myślę, że rozmontowywać też się będzie w miarę spoko. Tak, rozmontowuje się w miarę lżej, nie to co stare Playtime'y. Także naprawdę myślę, że warto. A klocki Playtime cały czas w Lidlu, myślę, że warto na nie spojrzeć, bo jest ok, jeżeli szukacie alternatyw, chociaż im bliżej ceny Lego, tym gorzej, wiecie. Dzięki, że byliście na kolejnej recenzji. Zapomnijcie obejrzeć innych Playtime'ów oraz tego, jak chodzę po Playtime'y oraz zasubskrybować tego kanału, byście byli na bieżąco ze wszystkimi podróbkami, nie tylko Playtime'owymi. Bye!